No dobra, to dzień dobry się z Państwem po raz kolejny. Po raz kolejny jesteśmy w Honda Auto Witoni i tym razem odbieramy sobie CMX 500 Rebel Hondę. Nie przedłużając, wsiadamy i jedziemy. No słuchajcie, kolejny motocykl właśnie trafił w moje ręce. Kolejny motocykl do mojego portfolio. Powiem Wam, że takimi motocyklami to jeszcze nie jeździłem, tego typu. W ogóle od razu to, co mi się rzuca w oczy, to to, że siodełko jest na wysokości trochę powyżej mojego kolana, a nie tyłka. Także, no, może być to ciekawe na bank. Powiem Wam, że dla osób bardzo niskich to bez zastanowienia już widzę, że taki motocykl można spokojnie polecić, bo zresztą zaraz jeszcze sobie na niego wsiądę, zobaczę jak to wygląda, bo stópka jest trochę bardziej z przodu. Ale jakby nie patrzeć, no kurde, jest nisko. Ktoś go już niestety urządził tu i tu i mi kurde jeden plastik zgubił. O tu. Jestem z tego powodu trochę niepocieszony, no ale dobra, no. Wasn't me, więc I don't care. Pierwsza luźna uwaga co do tego motocykla. Stacyjka z boku. No kurde, niby fajnie, tylko że ja tutaj mam zawsze zawieszony jeszcze dzyndzel mój. Kurde, jakoś dziwnie, tak bardzo nisko jest środek ciężkości zawieszony. Jeśli masz 1,50 m wzrostu, to powinieneś dosięgnąć do ziemi na tym motocyklu. Bo jest po prostu cholernie nisko. No. Jest no po prostu nisko. Bardzo nisko. Bardzo cholernie nisko. Trochę trzeba się będzie przyzwyczaić do tak nisko zawieszonego środka ciężkości. Ale okej. W ogóle jaki mamy licznik. Fiu, fiu, fiu. Co my tu mamy? Total. Trip A, trip B. I to tyle. To ja sobie chcę trip A skasować. Trip B też sobie skasuję, bo nauczony doświadczeniem wiem, że czasami te motocykle potrafią zgubić któregoś tripa w momencie, kiedy się odpala rezerwa. Ale mamy tutaj skazanie, rezerwy, godzinę, prędkość i to wszystko. No powiem Wam, że tu już czuć takie delikatne wibracje na nim. Mocniejsze niż na poprzedniku. No wiecie, musicie pamiętać o tym, że ja jak sobie wsiadam się z motocykla na motocykl, to przeważnie zawsze odnoszę się do czego, co przywykłem ostatnimi czasy, tak? Ostatnimi czasy jeździłem sobie na R6, więc przywykłem do tego, co było w R6. Teraz wsiadam sobie na tego. I taki już bardzo mocno doświadczony mi z R6. Znaczy, skażony R6 jestem. O, bardzo nisko sprzęgło bierze. Odruchowo położyłem nogi, kurde, słuchajcie, pod siebie, one są bardziej z przodu. No powiem Wam, że to może być ciekawe doświadczenie, bo no to jest taki, wiecie, czoperowaty sprzęcior, a ja takimi sprzęciorami to jeszcze w życiu nie latałem, nie? Także dla mnie to jest coś nowego. W ogóle jak to skręca, powiem Wam, że dosyć dziwnie wykonuje się na nim takie powolne zakręty. Tak, zupełnie jest inaczej, nie? Bo nawet ręce inaczej leżą, nie są zagięte w łokciach, tylko tak trochę, nawet kurde, ciężko mi to porównać, zupełnie inaczej. Tak przy zakręcaniu, jak masz większy ruch kierownicą, to czujesz, że ci... tak, to czujesz, że ręka znajdująca się po zewnętrznej, zewnętrznej do zakrętu jest wyciągana na zewnątrz. Standardowo pomyliłem guziki. Ale tak, przydałoby się jakiekolwiek wskazanie obrotów, ale widzę, że czegoś takiego tutaj nie uświadczymy. Widzę, że mamy gniazdo ładowania. Miła rzecz. To jest w ogóle 500 pojemności. Mamy szybkę. To też spoko. Czy mam jakąś możliwość wyregulowania hamulca? Średnio najeżdża. No to jak tak, to jedziemy. Kurde, muszę się nauczyć trafiać w stópki tutaj. No tak to. Skrzynka sobie dobrze chodzi. No powiem Wam, że zupełnie inaczej wali się w zakręty sprzęcior.
ale ogólnie spoko. Jednak wiecie, nawet ten taki kijowy pasek, trochę mi brakuje, że nawet takiego paska nie ma zwykłego, najzwyklejszego. Nie wiem, czy kamerka mi dobrze patrzy, bo przecież teraz znowu inny motocykl. No i ten, to wszystko tak no lata. Raczej tutaj sobie żadnego, niczego innego nie wpiąłem się, Boże, by się tu urwało w trakcie jazdy. Całkiem spory luz na manetce. Ale tak to kurde powiem wam, że wygodny, nie? Tak, żeby sobie siąść, rozpieprzyć się na nim jak panisko na tronie. Muszę zobaczyć, czy radę jakoś tą stópkę troszeczkę biegów bardziej do przodu dać. Ale mam takie wrażenie, że kurde, motocykl pomyślany z myślą o osobach zdecydowanie niższych, które nie mają za bardzo alternatywy dla siebie motocykla, który by do nich, dla nich pasował. Bo tu jest kurde w sam raz na bank, jeżeli ktoś jest niski. No mówię wam, dla mnie nawet kurde 1,50 m coś i w zasadzie byś wsiadł na ten motocykl, sięgnąłbyś nogami do ziemi i byś pojechał. Także jeżeli możecie wziąć pod uwagę tego typu motocykl, a jeśli jesteście osobą niższą. Mi się już dzisiaj nie śpieszy. Jutro jest wolne. No, powiem wam, że asfalt jest tak straszliwie blisko, nisko, że ojoj. No, tak to jeszcze nie jeździłem. Aż mi się nawet ochraniacze na kolanach źle układają. Bo są, ustawiłem je sobie do zupełnie innego trzymania nogi, nie? No nic, trzeba będzie coś pokombinować z tym. Ciekawy sposób umieszczenia gniazda ładowania. No ale fajnie, że jest. Widzę, że spokojnie sobie tutaj mogę wrzucić nawi, więc tak pewnikiem ucznię. Nie mogę, kurwa, z tym klaksonem, po prostu nie trafiam. Bez kitu. Dobra, pojedziemy sobie tu i zobaczymy, co tu jest. Znaczy, ja wiem, co tu jest. Ale wy tu już dawno nie byliście. Aha, widzę, że jest to samo, co wszędzie dzisiaj w Warszawie. Czyli mega korek. A w związku z tym, że mamy długi weekend, to cała Warszawa wyjeżdża do domu. I to są tego właśnie efekty. Po prostu cały dzisiejszy dzień wszędzie będzie kocioł. Nas to oczywiście jakoś bardzo mocno nie tyka. I powiem wam, że 38 sekunda jadę na motocyklu, jestem w korku. Dobra. Jest jeszcze niżej niż na R6. Lusterka, jak widzę, są idealnie na wysokości lusterek samochodów. Ale nie jesteśmy jacyś bardzo szerocy. Także na spokojnie sobie tu jedziemy. Minus Warszawy, za każdym razem, kiedy jest drugi weekend, to jest po prostu kocioł na drogach. Kolejki w sklepach. Takie, że po prostu nie ma co ani gdzieś wyjeżdżać. Jak wyjeżdżać, to nie w godzinie szczytu, jak robić zakupy, to na pewno nie teraz, bo będziecie kisili się w kolejce przy kasie. No, ja tak w ogóle, słuchajcie, prosto z pracy pojechałem odstawić R6. W związku z tymi korkami zdecydowanie niemalże się spóźniłem. Dojechałem dosłownie na 5 minut przed zamknięciem Yamahy, odstawiłem motocykl. Na szybciora się przebrałem, żeby nie jechać w tych ciuchach motocyklowych autobusem do Hondy, bo przecież to na szczęście to sama strona Wisły, ale całkiem duży, spory kawał. Trzy przesiadki, znaczy dwie przesiadki, oczywiście w korkach. Strata czasu jest godzina 19.59, a po 18.00 ruszyłem i właśnie jadę. No, przeszło godzinę, jechałem, ja wiem, tak z 15 km, no pewnie trochę więcej. Po prostu są takie korki. No, odebrałem sobie Hondę i walę Hondą, także widzicie, no tak to wygląda. Ciekawy jestem, jak ten wydech mruczałby na nieco innej puszce. Tak właśnie wygląda odbieranie tych motocykli testowych. To jest właśnie powód, dla którego ja nie chcę... Często o tym rozmawiamy na live'ach. Nie chcę brać motocykli, jeżeli nie dostanę ich na dłużej niż na 5-6 dni, bo no, to dla mnie jest, wiecie, może nie tyle strata czasu, bo fajnie by było sobie objechać jak najwięcej motocykli się da, ale jest to naprawdę ciężkie do wykonania. W sytuacji, kiedy ja mam takie akcje, że wychodzę z pracy i muszę się wyrobić przed zamkniętym, a później ten motocykl w ogóle odbierałem od ochroniarza. Zagadałem się w Hondzie tak, że po prostu mi go wydali po godzinach, bo inaczej bym na czas tam nie dojechał i tego motocykla dzisiaj nie odebrał, tylko dopiero w piątek. To oznacza 2 dni mniej do jazdy. To wiecie, wolałem sobie dzisiaj przyjechać o tej porze i się tłuc po tej Warszawie, niż stracić te 2 dni jazdy. To jest właśnie powód, dla którego
Wolę brać motocykle na dłuższy okres czasu, bo jeżeli miałbym brać na 3 dni, to jeden dzień to jest dojazd po motocykl, drugi dzień to jest w ogóle jakieś jeżdżenie i nagranie, a trzeci dzień to już muszę odstawiać motocykl i jestem 3 dni wyjęty z życia, wracam po godzinach, kurde, jakieś po 23, koło 24. Nie jestem w stanie nic zrobić poza nagraniem jednego filmu. Można powiedzieć, że 2 dni w plecy, jeden film. To tak średnio najeżdża, nie? Ale też śmiesznie, bo powiem wam tak. Zacząłem od całkiem sporego motocykla, jakim jest MT9. Później wsiedliśmy na CB1100. No tutaj jeszcze były do siebie zbliżone motocykle, więc tam nie było jakichś problemów. Ale później z tego, z TBX, z CB1100 przesiadłem się na CRF-kę 250 Rally. Z niej przeskoczyłem na R6. I teraz z R6 przeskakuję na CMX-a. I powiem wam, że 3 skrajnie różne motocykle. Sport, Adventure i taki Chopper. Na każdym jeździ się zupełnie inaczej, na każdym siedzi się zupełnie inaczej, każdy z nich prowadzi się zupełnie inaczej. No co zrobić? Tydzień w tydzień. Nie tyle, że zmieniam motocykl, co całkowicie styl jazdy na tych motocyklach. W ogóle mogłem również całkowicie zmienić strój, który należałoby założyć do takiego motocykla, bo wiadomo, że do sportu to ja mam strój, do adventure taki do końca. Zwłaszcza jak sobie nie pojechałem w teren, do tego tak też średnio najeżdża, ale no tam pies to trącał, tak. Trzeba jeździć. Ale powiem wam, że też ten motocykl jest o tyle fajny, że on sprawia, że nie chce się po prostu jechać szybko. O, kierunek. Wyżej na obrotach trzymać. Szkoda, że nie widać obrotów. Trochę by to pomogło w takiej sytuacji. No, ale co zrobić? Nie, no tak to, jak widzicie, wali się w zakręty. Bez problemu. Można sobie nim slalom uprawiać. Aczkolwiek mamy bardzo nisko sety gleby. Więc raczej na dłuższą metę nie poszalejemy w zakrętach, bo będziemy sobie przycierać wszystko o glebę. Może to być niewygodne. Ktoś tu zresztą chyba już spróbował i mu to nie wyszło, bo kurde, bok jest porysowany. W ogóle fajnie, chciałbym też zobaczyć jakieś średnie spalanie, czy coś takiego. No, ale trudno. Ło, teraz na bank mam jedyne. Ale delikatnie reaguje na pociągnięcie gazu. Tak, wiecie, nie szarpie, tylko tak delikatnie wam plum. Zresztą może będzie gdzieś okazja jakoś tam sobie ambitniej przyspieszyć, to sobie przyspieszę i zobaczę, jak to idzie. No powiem wam, że jak na 500, to napędza się naprawdę fajnie i stosownie. No to jest na bank ten sam silnik, który mamy zastosowany w CB500 FXR. Także on powinien jakoś fajnie iść. Musiałbym jeszcze tylko porównać masę motocykli, żeby zobaczyć, który z nich ma najwięcej kilogramów. Ten jakoś tak nie sprawia wrażenia jakiegoś tam wybitnie ciężkiego. Ale naprawdę jest mi trochę ciężko, powiem wam, ogarnąć ten temat, że tutaj tak ziemia jest blisko i że te nogi tak... Ledwo je zdejmiesz z setów i już jesteś w zasadzie na asfalcie. No, powiem wam, że na bank motocykl dla osób niziutkich. A tak to fajnie chodzi. Tylko ten kierunek, jak go wciskacie, to czasem się nie chce zapalić. No teraz oczywiście jak na złość się pali. A wcześniej nie chciał. No pies go. No zbyt dużo nie mamy. Ale mamy wyciągnięte awaryjki bardzo, bardzo ładnie pod kciuka. O dupa, nie tak bardzo ładnie jakby się chciało. No nie, no spoko. Da radę podziękować komuś w korku. Także luz. Do tego mamy światła, klakson i kierunki. Tada! Glasek, tak? Wszystko co w podstawie. W zasadzie więcej nie potrzebujemy. Ej, no, naprawdę kurde nie chce mi się nim jechać szybko. Nie wiem. Tu jest nawet całkiem spoko to wyprofilowane. Siedzisko pod tyłkiem jest takie miękkie. Ma takie ala podparcie z tyłu. Dupsko się zapada jak w kanapkę. I nawet zacząłem już trafiać nogami w stópki, bo one są naprawdę wielkie. Nie są jakieś małe metalowe, sportowe, tylko takie wielkie, szerokie, wygodne, wiecie. No i no, coś tam idzie. Trochę gorzej z kamowaniem z tego, co widzę. Nie ma tutaj jakiejś żylety zastosowanej, która by zatrzymała ten motocykl w miejscu. Nie, no dobra. W sumie na tyle, co się nim jedzie, to chyba będzie ok. Kurde, cały czas mam taką chęć, żeby się nim pobujać na boki, a jednocześnie jechać w ten sposób. Jakoś nie chce mi się go cisnąć, wiecie, nie czuję takiej potrzeby, żeby go ani kręcić na obroty, ani mi jakoś wybitnie szybko jechać. Fajna rzecz.
tak na dobrą sprawę, wiecie, dobre do miasta, nie? Bo czasami, tak jak miałem tą R6, siedziałem na niej, to było ciężko tym motocyklem pojechać powoli. Po prostu było tak cholernie ciężko nim pojechać powoli, że jak jechałem z Wizardem, żeśmy nagrywali, co zresztą pewnie już u niego widzieliście, to jechałem z łapką tak specjalnie, żeby po prostu, wiecie, nie zapierniczać, nie? Bo takie wewnętrzne coś, co mówi ci, dawaj. A tutaj to wewnętrzne coś mówi ci, relax. Aha, no to chyba żeśmy skończyli właśnie jazdę. Ciekawe, czy mamy ABS-a z przodu. Mamy. A z tyłu? Pewnie też. Korzystając z okazji, sprawdźmy jeszcze raz przód. No tak. Zatrzyma się, no. A pójdzie? Pójdzie. A na dwójce? Pójdzie. A zahamuje? Zahamuje. No spoko. Daję radę w takim terenie. Znaczy, kurde, powiem wam, że autentycznie daję radę w takim terenie, bo jest miękkie zawieszenie, to wybiera wszystko. No może jakoś tak nie wszystko bardzo zajebiście, jak tam CRF-ka 250, ale na pewno radzi sobie lepiej niż R6. Tudzież inne motocykle, którymi jeździłem. No, kanapa jest miękka, więc też spoko. Jak wyłapie taki piasek, no też wyłapie. To chcę iść, to ma siłę, żeby się odepchnąć. To chcę tak troszeczkę ambitnie pojechać nawet. Żeby nie było, to na koniec jeszcze pojedziemy sobie może, jeżeli uda mi się na szybciora trafić, na traskę jakąś, tak żeby zobaczyć, jak on sobie radzi z tą szybką, bo wydaje mi się, że będzie można nie nawet całkiem szybko pojechać z tym deflektorkiem. I zobaczymy, jak sobie poradzi. Powiem wam, że do mnie ostatnio coraz bardziej trafia taka pozycja, jeśli chodzi w miasto, bo tam zupełnie co innego, jak pojedziesz sobie na teorii, to jest jakieś tam chwilowa pozycja dla ciebie, no to jest to wszystko w porządku, ale jednak jeżeli jeździsz głównie po mieście, no to jednak już zdecydowanie taka pozycja jest lepsza. Na prosto, wygodna kanapa pod tyłkiem, szersza kiera, także można tym wszystkim było lepiej kierować. Zdecydowanie lepiej na miasto. No, to jest raczej na bank ten sam silnik, ponieważ nawet zmiana biegów jest taka sama, czyli przy zmianie biegów mamy to takie charakterystyczne kliknięcie. Nie ma takiego czystego wrzucenia biegu, tylko jest klik, zwłaszcza jedynka, dwójka, trójka, później to już tam pewnie będzie ok. Ale poniżej tego niestety słychać, że ta skrzynia pracuje. Powiem wam, że głupia rzecz, ale naprawdę wyświetlacz biegu jest przydatny. No czasami jest tak, że widzisz sobie szósty bieg i zastanawiasz się, czy masz szóstkę, wrzucasz szóstkę, okazuje się, że już jest szóstka i tak jest, aha. Znaczy jeszcze tam przy CBR, to jak nią jeździłem na co dzień, to tam palto licho, tak, bo wiadomo, że się przyzwyczaiłem już po prędkości obrotach, wiedziałem, jaki mam bieg. Natomiast przy takich nowych motocyklach, kiedy ja mam nimi najechane jakieś tam na, czy nawet 600 czy 700 km, to i tak jest trochę za mało, żeby ogarnąć takie rzeczy, bo to jednak takie doświadczenie tych różnych prędkości na różnych biegach przy różnych obrotach, to wchodzi do głowy z czasem. Takie porównanie, jak jechałem około 80 na godzinę na CRF-ce z taką wielką tutaj szybą, to łopotało głową i był ten szum powietrza, tak. Wiadomo, że byliśmy zdecydowanie wyżej i ta szyba była troszeczkę inaczej zbudowana, a ten deflektor tutaj sprawia, że przy tej prędkości jest cały czas cicho w kasku. Ja słyszę tylko delikatny taki szum boczny w tym kasku, a nie to, że już cały kask mi szumi, głowę mi wyrywa. Także powiem wam, że szyba szybie nierówna i nie musisz mieć wielkiej szyby, żeby w sposób przyjemny sobie jechać. Tutaj to naprawdę jest fajnie zgrane, aczkolwiek powiem wam, że idę o zakład, mogę sobie dać palca uciąć, najprawdopodobniej, najwyżej będę chodzić bez palca, że ta szybka to jest akcesorium, że ona nie jest standardowo dostępna w motocyklu, że trzeba sobie to dodatkowo wykupić. Jak się pomylę, to zrobimy sprostowanie, ale na chwilę obecną wydaje mi się, że tak właśnie jest. No, powiem wam, że fajnie się tym jeździ. Fajnie było sobie tym ruszyć w trasę, tylko powiem wam też, że prawa noga cały czas opiera się i coś czuję, że jak się silnik nagrzeje, to może to być dosyć nieprzyjemne. Opiera się o dekiel.
I wydaje mi się, że to może być nieprzyjemne na dłuższą metę przy tym, jak się silnik nagrzeje, czy coś takiego się stanie. Nie ma też żadnego wskazania na temperatury silnika. A to szkoda, ale wydaje mi się, że noga nam podpowie, czy jest zimno, czy nie jest zimno. A i co teraz też czuję przy tych większych prędkościach, że bardziej dmucha po nogach, ponieważ nie mamy żadnego zagłębienia na kolana, tylko one są jak gdyby na zewnątrz motocykla. Także też jazda z większymi prędkościami no może doskwierać czymś takim, że będzie wiało po kolankach. Ale to jest kwestia zastosowania dobrych spodni z dobrymi, jeżeli macie spodnie z grubym ochraniaczem, to na dobrą sprawę przetestowane, przez zimę nawet możecie jechać i ten zimne powietrze no nie jest odczuwalne praktycznie, bo ochraniacz was też przed tym chroni. Mam takie wrażenie, że butem nie tyle wciskam stópkę, co w ogóle całą dźwignię. Z przyzwyczajenia po prostu nogą celuję bliżej silnika, bliżej bloku silnika. Ale też muszę pamiętać, że te stópki są tutaj tak nisko, żebym zaraz kurde nie zarył w krawężnik. No, zobaczymy jak startuje. Powiem wam, że bardzo dobrze startuje. Nie wiem w jakiej kolejności... Nie wiem w jakiej kolejności zamieszczę filmy, ale wydaje mi się, że najpierw pójdzie film z tego, jak latałem sobie z Wizem, w którym to wam powiedziałem, że rozpieprzył się interkom i wymieniliśmy sobie baterię i okazało się, że to nie jest bateria. No, przy 90 to już trochę bardziej hula. Okazało się, że to nie jest bateria. Nie wina baterii, tylko coś tam gdzieś tam, nie wiem, nie? W każdym razie zostawiłem interkom u Wizardsona. No, Wizard w swojej zajebistości, 10 levelu czarodziejstwa. No, w sumie to on ma 38 na 10 level czarodziejstwa. I on to wziął, coś tam zrobił i to działa, nie? Coś tam obszedł i interkom ożył i działa znowu. Aczkolwiek ta stara bateria i tak w sumie dobrze, że ją wymieniliśmy, bo ona już ledwo zipiała. A więc na pewno się przyda jako zapasowa, ale... No, mam zrobione jakieś obejście w scenie i scena znowu żyje. Także jadę sobie odebrać to ustrojstwo. Może zrobimy jakiegoś szybkiego testa i w związku z tym już następne jakieś nasze spotkanie odbędzie się na interkomach i będzie weselej. No, w każdym razie happy, happy, happy. Okej. Powiem wam tak. Przy tej prędkości może jakoś bardzo nie szarpie mi głową, co występowało już w CRF-ie, ale jest zdecydowanie głośniej, dlatego i muszę głośniej mówić i słyszę już szum w kasku. Jestem pewien, że im szybciej pójdziemy, tym gorzej będzie. Pochylenie się niewiele daje, także do 100 na godzinę można sobie nim jeździć. 90 to taka prędkość optymalna, powiedziałbym, przy której głowa wam nie odpadnie. Właśnie trafiło do mnie jedna rzecz, że ja jestem cholernie nisko na tym motocyklu. No ja siedzę tak samo nisko jak ludzie w samochodach. I przy tych SUV-ach to ja już jestem naprawdę niewidoczny. Zobaczcie, siedzę na wysokości człowieka w samochodzie. Także ho, 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 to trzeba mieć na uwadze. Do tej pory zawsze siedziałem jakoś trochę wyżej, zwłaszcza bezkarnie czuję się na jakichś motocyklach typu Adventure, Crossach, Endurakach tudzież. Na motocyklach typu Adventure, Supermoto, wiecie, tudzież takie normalne Nikedy, bo wtedy jestem wyżej. Zdecydowanie najbardziej bezkarnie czułem się na Supermociaku, że byłem cholernie wysoko. I miałem tą pewność, że ludzie mnie widzą, a jakby oni mnie nie widzieli, to ja widziałem ponad nich. A tutaj, kurczę, już trzeba się liczyć z tym, że jesteśmy jednak niziutko. Ale powiem wam, że jak na sam początek jazdy nim, no kurde, cały czas jak wrzucam w prawo, nie patrząc się na przycisk kierunku, to mam problem, żeby go włączyć, bo jednocześnie trochę go popycham w przód, tak jak do wyłączenia, i w tym momencie on mi nie chce wejść. No, zdecydowanie tutaj troszeczkę na minus tego przełącznika, tego jak on jest zrobiony. Bo w tą stronę to jeszcze spoko. Wyłączenie spoko, bo jest głęboko, jest miękki ten skok. W poprzedniku mieliśmy bardzo, bardzo twardy day joystick i bardzo krótki skok miał. Ale żeby skręcić, włączyć prawy kierunek, to często po prostu go już ściska na tyle, że włączenie kierunku jest niemożliwe. A trzeba tym kierunkiem walnąć zdecydowanie bardziej na bok, aniżeli w innych motocyklach. Po prostu skok tej dźwigienki jest naprawdę i głęboki, i duży na lewo i prawo. Także niby tutaj już powinienem mieć włączony kierunek,
O, w tym momencie, a włącza się dopiero tutaj. Także to jest coś, do czego na pewno trzeba przywyknąć, bo ja już zauważyłem właśnie też, że wrzucam kierunek, tylko mi się nie świeci kontrolka. A, to bardzo niedobrze. Tak nie może być. O, i to jest właśnie taka prędkość danego, nie? To 80 na godzinę jest w porządku. Patrzcie, co tu się dzieje. Ja pierdzielę, to się ciągnie do samego Mińska. A, kurde! Wszystko na wylocie z Warszawy to jest dzisiaj jeden wielki, niekończący się korek. To zdecydowanie było albo wyjechać o godzinie 14, albo jak już to o 22, bo to w sumie nie ma żadnej różnicy. Jest 20.30, myślę, że do 21 dodam, mało co z tego zniknie. No i powiem wam, że w tych lusterkach mogłoby być widać nieco więcej. Dobra, moi drodzy, w tym odcinku to będzie chyba już na tyle. Wydaje mi się, że jest wystarczająco długi, także standardowo zapraszam was do mnie na Facebooka, na Instagrama, tam znajdziecie zdecydowanie więcej aktywności. A jeżeli macie coś do powiedzenia, do dodania, jeżeli mieliście okazję jeździć tym motocyklem, dajcie znaka, jaka jest wasza opinia na jego temat. Zostawcie łapkę, wrzućcie jakimś komentarzem. A my standardowo widzimy się, słyszymy przy okazji kolejnej okazji. Narazka. Albo klasycznie jeszcze nie narazka, nie? Bo tak, bum, tu macie suba, bum, tu macie stronkę, tu macie filmy, tam macie filmy. Walnijcie sobie dzwoneczek, żeby was YouTube informował o każdym filmie, jaki wrzuciłem, i zerknijcie sobie na moją stronę Patronite. Być może zostaniecie moim kolejnym patronem i wesprzecie mnie w tym, co robię. Narazka.